Dzień dobry. Jest dzisiaj w takiej bardzo, bardzo prozaicznej sprawie. Nie udało mi się jeszcze w życiu spotkać takiej kobiety, takiej żony, która by traktowała swojego męża z większą atencją, z większą uwagą, z większym humorem, z większą radością niż traktuje hydraulika lub listonosza. Kobiety, szczególnie po ślubie, mają taką niezwykłą zdolność traktowania hydraulików, szczególnie hydraulików, może dlatego, że hydraulik jest od tego, od przetykania zatkanej dziury, rury, od zakładania na rury, końcówki takie zakładają różne na rury, a czasami jak rura jest zatkana, to przetykają i dlatego może kobiety wyjątkową atencją traktują hydraulików, szczególnie Polaków. Natomiast również listonoszy, bo listonosz zazwyczaj przynosi jakąś tam wiadomość. Kiedyś tak było, że listonosz przynosił list od, no, oczekiwany list przynosił. Teraz to może by kobiety traktowały bardzo dobrze, szczególnie tych techników komputerowych, którzy by reperowali komputery. Ale, kochani, jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek spotkał kobietę, która jest dla swojego męża życzliwsza niż dla hydraulika, to bardzo proszę, żeby mnie o tym powiadomił. Gdyż mnie się raz w życiu zdarzyło, jak byłem dzieckiem, ale wtedy byłem dzieckiem, no i nie byłem hydraulikiem, że kobieta lepiej traktowała swojego męża niż mnie. No ale ja byłem dzieckiem, ale nie dorosłym. Natomiast takiego przypadku, żeby kobieta traktowała swojego męża z większym zachwytem niż hydraulika lub jakiegoś innego rzemieślnika, jeszcze mi się nie udało spotkać. Kochani, i to są moje słowa przy dzisiejszym zachodzie słońca na Adriatyku. A, koniec.